Mnie wystraszył. Spokojnie, to tylko ja. Dlaczego ty się tak ciągle skradasz? Nic dziwnego, że Malina wzięła cię ostatnio za złodzieja. O, a propos Maliny. Co tam u niej? A, no, właśnie na nią czekam. I w sumie to... W sumie to już powinna być od jakiegoś czasu, ale... Wiesz, jak z nią. Możemy razem poczekać. Chętnie, ale muszę już spadać. A wy uważajcie na siebie. Zbiera się na burzę. Na razie. Na razie. Jagoda! Jagoda! Przepraszam za spóźnienie, ale tyle się wydarzyło po drodze. Normalnie mi nie uwierzysz. Oj, Malina, tylko godzina spóźnienia, no. Jestem bardzo ciekawa, co się działo. No słuchaj, najpierw spotkałam takie malutkie baby listki, no i nie mogłam się na nie napatrzeć. Potem przelatywał jakiś mały, czarny ptaszek, tak wiesz, centralnie nad moją głową. I tak cudnie śpiewał. No i on tak mnie wytrącił z równowagi, że aż się przewróciłam na mech. Taki miękki był ten mech. Trochę na nim poleżałam, a kiedy chciałam wstać, to zauważyłam, że z perspektywy runa leśnego jakoś więcej widać i słychać. Więc tak się gapiłam. To na drzewa, to na niebo. I tak pięknie tam pachniało, Jagoda, mówię ci. Ale kiedy zorientowałam się, że to już ta godzina, to przybiegłam najszybciej, jak tylko potrafiłam. No to rzeczywiście sporo się działo. A wiesz, co jest w tym wszystkim najlepsze? No, co takiego? Czuję się tak wypoczęta, jakbym przespała z 15 godzin. Wypoczęta, zrelaksowana. Tak trzeba żyć. No, Malina. Zdaje się, że po prostu na mnie nie zaczekałaś. No, ale jak to? Przecież to ty na mnie czekałaś. No, jeszcze raz przepraszam, ale tak w sumie to nie wiem za co. Bo... No bo przecież przyszłam. Co prawda później niż się umawiałyśmy, to fakt. No, ale kto nie stracił poczucia czasu w lesie, niech rzuci kamieniem pierwszy. Racja, ale... Czekaj, czekaj. Zobacz tylko. Nie zużyłam ani kropelki mojego kremu do opalania. Nie wyciągnęłam nawet okularów z etui i nie założyłam stroju. Widzisz, ze wszystkim na ciebie poczekałam. Malina, stop! O czym ty mówisz? No, umawiałyśmy się na kąpiel w lesie. Tylko jeszcze nie znalazłam żadnego jeziora. Myślałam też o takim dmuchanym basenie, bo wiesz, bezpieczniej, no i bez robali pod stopami. Malinko... Chyba ci się znowu coś pomyliło, bo umawiałyśmy się na kąpiel leśną. No przecież mówię. Nie do końca. Kąpiel leśna to nie kąpiel w lesie. Nie chodzi tu o zanurzenie się w wodzie, tylko... Tylko... W las. I to wszystkimi zmysłami. Jagoda? Jagoda? No to ja już jestem po. No to wychodzi. To co innego porobimy? Słyszałaś? Zdaje się... Jednak będziemy miały twoją kąpiel w lesie. No widzisz? Mówiłam. Dobrze, że wzięłam dwa czepki. Masz. We'll be right back.
Bardzo lubimy takie kąpiele leśne, bo to coś więcej niż zwykły spacer. Nie chodzi tu też o ćwiczenia fizyczne, turystykę pieszą czy jogging. To po prostu kontakt z naturą, łączenie się z nią za pomocą wszystkich zmysłów. Wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. W pomieszczeniach zamkniętych zazwyczaj posługujemy się tylko dwoma z nich. Wzrokiem i słuchem. Dopiero gdy wyjdziemy na zewnątrz, możemy, dajmy na to, wąchać kwiaty, rozkoszować się zapachem świeżego powietrza, obserwować zmieniający się kolor drzew, usłyszeć śpiew ptaków i poczuć dotyk wiatru na naszej skórze. I właśnie wtedy otwieramy wszystkie nasze zmysły i możemy doświadczyć więzi ze światem przyrody. Można zapytać, co czuję kąpiąc się w tej leśnej przestrzeni? Już wam mówię. Relaks, uspokojenie, wyciszenie. Tak, leśne kąpiele redukują poziom stresu, obniżają ciśnienie, dodają energii i radości z życia. Wiele badań wskazuje, że poprawiają koncentrację i pamięć, a także poprawiają jakość snu. W Japonii, skąd wywodzi się pojęcie leśnych kąpieli, przebadano grupę ochotników. Po dwugodzinnym spacerze po lesie przeciętny czas snu uczestników wydłużył się o 15%, czyli o 54 minuty. Uczestnicy spacerów byli zdecydowanie spokojniejsi po dwugodzinnym spacerze po lesie. Popołudniowe spacery podnosiły jakość snu uczestników bardziej niż te poranne. Co ciekawe, kilka badań wykazało, że na łonie natury przypominamy sobie, że jesteśmy częścią czegoś większego niż my sami. W obliczu niesamowitej różnorodności świata przyrody możemy poczuć przypływ wdzięczności. To sprawia, że odrzucamy egoizm i zaczynamy myśleć o innych. Możemy tego doświadczyć, przebywając na łonie natury, albo nawet wtedy, kiedy oglądamy film z cyklu Planeta Ziemia. To wtedy właśnie stajemy się bardziej pomocni i życzliwi. Windą do lasu. Kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonym użytkowaniu zasobów naturalnych wraz z modernizacją infrastruktury nadleśnictwa Oborniki, uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych. Drugi etap. Zamówienie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.